Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy, co w obszarze prywatnym dla osób spod znaku Panny się szykuje. Ok, mamy Jerę, zobaczmy, co w tym drugim obszarze dla osób spod znaku Panny. I mamy runę Tivas. Bardzo energiczne karty, część mi uciekła na podłogę, więc kochani, dużo się będzie działo, dziać się będzie więcej niż nawet przewidujemy, czy możemy zgadnąć, zarówno w obszarze prywatnym, jak i w tym obszarze właśnie poza prywatnym. No dobrze, zobaczmy w takim razie, rozpoczynając od prywatnego, co musimy wiedzieć na ten czas. Trójeczka pentakli nam się pokazuje na początku. Pokazuje nam się karta sprawiedliwości i dziewiątka buław. Jest tu jakiś ciężar, coś, co ci leży na sercu. Mogą to być rzeczy jakieś urzędowe, sądowe, formalne, które gdzieś ci zaprzątają cały czas umysł i jest to obciążenie dla ciebie duże. Król pentakli. Może się tutaj to kończyć w tym czasie. Królowa pentakli, powiedziałam chyba król. Królowa pentakli, czyli ja czuję, że tu idzie ku dobremu, idzie ku lepszemu. To się może powolutku zakończać. Natomiast coś tu jeszcze trzeba zrobić albo wpuścić. Bo trójka pentakli dla mnie to jest ktoś, kto przychodzi z zewnątrz i wspiera ten proces. Więc może tutaj trzeba by kogoś, kto spojrzy na to innym okiem, może będzie znać inne sposoby, inne możliwości. I z jakiegoś powodu, zobaczcie, czuję, że to są sprawy tutaj urzędowe, formalne, sądowe, więc to u ciebie ewidentnie miesza się. Po prostu w tym czasie prywatnym dużo myślimy o tym, co tam do załatwienia, prawda, i tak dalej. Zobaczcie, paść buław. Mogą być jakieś dobre wiadomości względem pieniędzy dla kogoś innego względem ogólnie jakichś rzeczy, nieruchomości, ruchomości. Ja tutaj czuję oczywiście dla kogoś względem zdrowia też i poprawy zdrowia dla kogoś. Bardzo dużo tu czuję różnych kwestii. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Rada do obu obszarów. Koło fortuny, czyli dużo się dzieje, dużo się będzie działo i dużo zmian się tu szykuje. Z przeznaczenia też. Tu się dużo dzieje, jakby koło życia rusza, żeby wprowadzić więcej światła. Czyli jakaś prawda będzie wychodzić na jaw. Coś, co było ukryte wcześniej. Więc tutaj, jeżeli w tym obszarze prywatnym nie rezonowało to z tobą, co wcześniej mówiłam, może chodzić o to, że jeżeli tu było coś w ukryciu, to teraz to może wyjść na jaw. Szczególnie, jeżeli to komuś długo leżało na sercu, ten temat nie był wyjawiony i teraz widzę, że to się pokazuje tutaj dla wielu. Widzę, że to wychodzi, ale to się dzieje po to, żeby oczyścić atmosferę. Więc suma summarum, ja czuję, że przynosi to dobry rezultat, aczkolwiek widzicie, jak się karty zachowują, pokazują, że będzie chaos po drodze. Ale to jest normalne, żeby coś uporządkować, najpierw trzeba nabałaganić, prawda? Dobra, zobaczmy ten obszar poza prywatnym i będziemy tutaj kolejne pewnie obserwować. Jera w ogóle pokazuje nam prawo przyczyny i skutku i te żniwa, które zbieramy, czyli jak to sobie tutaj naważył, tak teraz będzie zbierał tego żniwo, prawda? W obszarze prywatnym, w obszarze poza prywatnym. Dużo się dzieje, dzieje się więcej niż tobie się wydaje, niż ty zakładasz, niż ty wiesz. Będzie tu przerwana jakby jakaś blokada. Może była cisza, separacja, izolacja z jakiegoś powodu. Czuję, że tutaj ktoś pracował sam, gdzieś w taki wyizolowany właśnie z pewnego względu tej osobie było tak dobrze. I teraz dla tej osoby będzie się to zmieniać. Będzie zmieniać formę pracy, będzie wychodzić bardziej do ludzi. Natomiast jest to oczywiście decyzja dla tej osoby, prawda, do podjęcia. Ale ja czuję, że tak, to jest ten kierunek. Dokładnie.
może zająć to tej osobie trochę czasu, żeby na to się faktycznie zdecydować, ale czuję, że to jest dobra kwestia, dobry kierunek. Są tu osoby, które są niesamowicie samotne i czują się właśnie wyizolowane, szczególnie jeżeli chodzi o pracę. Natomiast pojawia się coś innego, coś nowego, co pozwala tym osobom zmienić pracę na inną, ale będzie trzeba podjąć tą decyzję. Ta decyzja łatwa nie będzie, bo wszystko się będzie wydawało podobne, mam takie poczucie. Trudny wybór, coś takiego czuję, że tu będzie po prostu trudny wybór. Co ja mam wybrać, na co ja mam postawić, prawda? W którą stronę mam pójść? I do tego czuję, jeżeli tutaj będą te zawodowe takie niepewności, tak bym to nazwała, to może się to odbijać właśnie w prywatnych kwestiach i może być ci z tym ciężko, jeżeli, szczególnie jeżeli należysz do tych osób, które nie mówią o tym, co się tam u nich dzieje, tylko wszystko chcą załatwiać same. Na końcu mamy sąd ostateczny, czyli pozwól sobie na to, by się przebudzić, by zobaczyć inną możliwość, inny sposób, może żeby szerzej spojrzeć na tą kwestię innymi oczami. Znowu zobaczcie, mówię coś podobnego, co tu było, czyli potrzebujesz kogoś, kto podsumuje ci tą sytuację, spojrzy na tą sytuację obiektywnie, patrząc jakby zupełnie z boku na to, prawda? Okej, dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Komuś tu bardzo ciężko jest... No właśnie, jak to nazwać? Komuś tu jest bardzo ciężko względem pieniędzy, jakichś... jakby coś było wcześniej kiedyś tam załatwione właśnie poprzez urzędy, i komuś to leży na sercu, czyli tak jakby ktoś poczuł, że coś było niesprawiedliwie zrobione, załatwione. Dosłownie coś takiego czuję. Zobaczcie, challenges, czyli mamy wyzwania na ten czas w relacjach, związkach, miłości. Będą wychodzić właśnie na wierzch, dosłownie czuję, jakieś kwestie, które gdzieś tam może... upchnięte, może dotyczyć to poczucia winy i też czuje jakieś niesprawiedliwości. Ktoś się czuje winny, ktoś czuje się niesprawiedliwie potraktowany i w tym czasie może wyjść taka potrzeba, żeby to wyjaśnić, żeby o tym pogadać, prawda? Zobaczcie, emocje będą wychodziły. Albo inaczej powiem, emocje będzie trzeba uszanować, żeby nie podchodzić do tego na zimno, tylko żeby jednak do tych emocji, bo królować są emocje, żeby podejść do tych emocji w sposób stabilny, zrównoważony, no bo pentakle znowu, prawda? Dobra, universe tutaj coś szykuje, jakieś wyzwania właśnie dla panien. Takie, które pomogą coś przełamać, coś zmienić, coś poprowadzić w nowym kierunku. Ale będzie się trzeba tym na pewno zająć samodzielnie. Czuję, że tu są takie panny, które mogą dostać dobre wiadomości od kogoś. Szczególnie właśnie, jeżeli tu chodzi o jakiś ciężar, który leżał na sercu komuś. A teraz jakby w tej sprawie pojawiają się dobre wieści, takie radosne wieści. Tak, mamy wiadomość pod tytułem otwórz swoje oczy. Spójrz na to, co widzisz tak naprawdę. Mamy problemy jakieś i tutaj jest jakaś zazdrość się pojawia. Czuję, że masz przy sobie kogoś, kogo może w tym czasie zobaczysz jakby w jasny sposób, klarowny sposób, jakby nowymi oczami. Możesz zobaczyć tutaj także jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, może być jakieś niedopowiedzenie po prostu. Co tu jeszcze czuję?
Wszystko się dzieje dokładnie tak, jak ma się dziać. Ja czuję, że to wszystko tu jest tak ułożone, jak miało być ułożone. Wszystko dzieje się po coś i z jakiegoś powodu. Szczególnie w tym czasie ja czuję, że jest to dokładnie takim, jak jest nam mówione. Czyli nic nie przyspieszaj absolutnie. Obserwuj, przyglądaj się. Miej gotowość na to, bo tu coś idzie do ciebie. Może ktoś. Dla jakichś panien jest tu nowa relacja, nowy związek możliwy. Ale jednocześnie trzeba to by zostawić za sobą ten ciężar, który ze sobą niesiesz, dźwigasz. Bo do tego nowego związku nie jesteś w stanie wnieść tego starego ciężaru, bo ta osoba na to nie pozwoli nowa, żeby stary ciężar twojego wcześniejszego życia jakby za wami się ciągnął. I chodzi o to, żeby właśnie w dojrzały sposób podejść do tego, przepracować to, uwolnić to jakoś, jakkolwiek, ale żeby się też od tego uwolnić, bo to ci ciąży bardzo, bardzo ci to ciąży. Ja czuję dosłownie, jakby komuś tchu czasem brakowało. Może to być jakaś tajemnica, jakaś coś trudnego, co przez długi czas nie było wyjawiane i jest to takie obmurowane. Bardzo komuś zależy, żeby ta prawda pozostała w ukryciu. Natomiast niestety albo stety uniwers tak nie działa. Wszechświat tą prawdę jak tą oliwę, prawda, zawsze do góry wypycha. I tutaj także to czuję, że ta prawda po prostu wyjdzie, ale jednocześnie, kiedy wyjdzie ta prawda, pamiętasz, tam mieliśmy, proszę, sąd ostateczny. Jeżeli prawda wychodzi, różne rzeczy wiadome, trzeba wtedy z różnymi rzeczami się skonfrontować, tak powiem, ale później przychodzi ulga. I tu też przyjdzie ulga. Nawet jeżeli początkowo będzie trzeba przepracować, przeprocesować to, co się pojawi, prawda? Dobra, idźmy dalej. Prawda ukryta. Ktoś mówi, że zaczyna rozumieć wasze połączenie. Ktoś mówi, że przemawiasz do tej osoby poprzez muzykę. I jeszcze mamy jedną. Ktoś mówi, że czeka na wiadomość od ciebie. I tak naprawdę to widać w kartach. Już wam pokażę, kochani, tylko to ułożę. Zobaczcie, ktoś tu czeka na wiadomość od kogoś. Ale mam takie poczucie, że wy oboje czekacie na tą wiadomość. Jeden na drugiego czeka. Czyli ktoś tutaj powinien ruszyć się jakby i tą wiadomość przekazać, czyli po prostu wejść w kontakt, prawda, żeby mogło coś się zmienić, wy musicie ruszyć ten temat. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj będą ważne wybory, trzeba je podjąć, nawet jak będzie bardzo trudno podjąć decyzję i wybrać coś jednego, to już jest czas, żeby wydostać się z tej sytuacji. Może chodzić dla kogoś właśnie o pracę, czyli może praca nie jest właściwa. Zobacz, tu masz tymczasowe chmurki, się pokazują, ale te chmury pokazują się i takie tymczasowe problemy bym nazwała po to, żeby to wychodzi znowu, żeby się tym zająć, prawda? To się pokazuje, żeby się tym zająć, żeby coś z tym zrobić po prostu w takim temacie, na takiej zasadzie. Są tutaj możliwości, które czekają na ciebie, ale tak. Ta karta zawsze mi mówi o tym, że zawsze są inne drzwi, zawsze jest inna ścieżka, którą możesz wybrać. Ale żeby to się mogło wydarzyć, ty musisz znowu, zobaczcie, dokonać wyboru, podjąć tą decyzję i wyruszyć w danym kierunku. Żeby to się mogło wydarzyć, musisz najpierw pozwolić sobie na olśnienie. Na to, żeby przyszedł ten pomysł, przyszła ta idea, żeby dosłownie światełko się pojawiło tobie w tunelu, prawda? W tunelu możliwości, tak to nazwę. Czyli poszukaj, pomyśl, zastanów się, ale na takiej zasadzie chcąc znaleźć odpowiedzi, chcąc znaleźć sposoby, chcąc znaleźć inne drzwi, prawda? Które ciebie doprowadzą
do tej zmiany, bo czuję, że przyjdzie tutaj nie jedna możliwość, kilka, i będzie trzeba dokonać wyboru, będzie trzeba podjąć decyzję i będzie trzeba zastanowić się, czy ja chcę iść w nową stronę, na przykład zawodowo, na przykład w karierze, tutaj, albo na przykład jeśli chodzi o jakieś załatwienia urzędowe, sprawy sądowe, sprawy i tak dalej. Możliwe, że będzie trzeba tutaj podjąć nową decyzję, inną decyzję, albo obrać inną, nową strategię. No właśnie, nowa strategia. To bym powiedziała, kochani, że tu jest na te dwa tygodnie taki jeden z głównych tematów. Nowa strategia. Tak. Idźmy dalej. Idźmy dalej. Tak. Wow, 10 kielichów, zobaczcie. Ale to jest też odwołanie do karty świat, czyli widać, że coś się tutaj kończy, coś się domyka, ale to jest taka faza, która się zakończa. I jest to takie domknięcie z radością, z sukcesem, ze szczęściem, prawda? Szczęśliwe małżeństwo, jeżeli długo i szczęśliwie, emocjonalny spokój, czuła relacja z dziećmi, wychowanie dzieci mądrze i z powodzeniem, osoby, którym możesz zaufać. Zobaczcie, czyli w tym czasie na pewno będziemy myśleć o relacjach, o związkach naszych, będziemy się zastanawiać, kto jest dla nas kim, będziemy się w tym upewniać i w obrębie właśnie związków ja czuję cały czas, że będziemy chcieli, no właśnie, oczyścić atmosferę. Zobaczcie, królowa mieczy nam się pojawia, czyli powietrze jakby na potwierdzenie. Uwalnianie się od sytuacji lub osób, które już ci nie służą. Poczucie humoru nawet w trudnych sytuacjach. Skupianie się na karierze. Osoby rozwiedzione bądź niezamężne. Więc zobaczcie, ciekawe. Tu nam się pokazuje szczęśliwe małżeństwo, czyli małżeństwo, a tu nam się pokazuje ktoś, kto jest po rozwodzie, albo w trakcie rozwodu, albo ktoś, kto jest osobą wolną i patrzy w tym kierunku, prawda? Patrzy na to małżeństwo. Tutaj pamiętacie, jak mówiłam, że jakaś zazdrość jest, więc ktoś tu ewidentnie jest blisko was. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim szczęśliwym, to uważaj, kogo do domu wpuszczasz. Dosłownie tak czuję, bo jest tu ktoś, kto bardzo zazdrości ci tego, co macie. Powiedziałabym, że to trzeba chronić. Tak, ja czuję, że trzeba to ognisko domowe tutaj chronić. Dobrze, co dalej? Pozwól sobie na olśnienie, zrozumienie, pozwól sobie na zmianę, pozwól sobie na to płynięcie z nurtem. W tym czasie będzie to ważne i uważaj, żeby nie przyspieszać niczego. Pamiętaj, rzeka musi płynąć swoim tempem, nie da się jej przyspieszyć i my też mamy tak samo postępować. Mogą przyjść jakieś propozycje, oferty, to już mówiłam, prawda? Dzieje się więcej niż myślimy, wiemy. Coś tu będzie się chciało wyłonić, wyjść z ukrycia. Natomiast też możemy się poczuć bardzo samotni, czy wyizolowani, wycofani w jakimś temacie. Szczególnie jeżeli wyjdzie jakaś prawda, która nie będzie się nam podobać, to możliwe, że będziemy chcieli na chwilkę to gdzieś w samotności przemyśleć. Także jakieś panny tu będą uciekać trochę w pracę, natomiast nie siedź tam za długo, wiadomo, praca jest dobra, praca pomaga nam oczyścić myśli wszystkim ziemskim znakom, więc to dla nas jest dobre, natomiast nie ma co za długo siedzieć w izolacji, bo jak się zapuści korzenie, to potem ciężko to zmienić, prawda, i wrócić jakby do ludzi, także tak, zwróć uwagę, żeby to było wszystko w równowadze. Ewidentnie coś tutaj się zmienia i będzie podążało w kierunku większej harmonii, równowagi, ale tak jak powiedziałam na początku, kochani, żeby coś mogło się poukładać, żeby coś móc uporządkować, posprzątać, najpierw najczęściej musimy nabałaganić. To tak jak z tym sprzątaniem w szafie, ciuchy na przykład, układanie, trzeba wszystko wywalić, żeby ułożyć od nowa. Więc czuję, że trochę takie porządki tutaj, oczyszczanie, porządki, układanie, prawda, która się pojawia, prawda, która wychodzi i później w związku z tym znowu jakieś decyzje, jakieś wybory, prawda. Dużo takich codziennych rzeczy, ale też kilka ważnych kwestii, w
którymi będzie się trzeba zająć. Wszystko, żeby było lepiej, żeby iść w lepszym kierunku, bo ja czuję, że to idzie ku lepszemu. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby ten bałagan mógł przez chwilę być. To tak jak burza. Przychodzi, tam pogrzmi, poleje, powieje i idzie dalej. Więc tu w tym czasie czeka nas jakaś taka burza w obrębie relacji, związków, miłości. Ja czuję, coś może się tutaj pokazywać. Bliższych, dalszych. No dobrze, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy 1, 2 i 3. Dla panny zobaczmy jedynkę. Tu mamy, ojejku, uciekło nam. Zdecydowanie tak. Jeszcze szczęśliwa gwiazda przyświeca temu. Super. Tylko uważaj jedynką, żeby nie uciekać właśnie w izolację, osamotnienie albo, nie wiem, w separację. To nie jest dobre wyjście tutaj, albo w pracę. Uważaj, żeby nie uciekać w pracę, bo żeby to mogło być zdecydowanie tak, ty musisz sobie pozwolić na bycie między ludźmi. I na szczerość, i na otwartość, i na rozmowę. Dwójka. Idealny moment, serduszko mamy, kochani. Tutaj będą jakieś fajne rzeczy się działy dla was. Natomiast co by się nie działo, działaj powoli, w sposób naturalny. Pozwól, żeby to coś się w naturalny sposób rozwijało. I trójeczka. Tutaj mamy po prostu morze. Tu jeszcze ja czuję, że nic nie jest do końca wiadome, że wszystko się tu jeszcze kręci, to koło życia jeszcze się kręci dla ciebie. Trójeczko, także daj sobie czas, poszukuj informacji, zadawaj pytania, dowiaduj się i wszystko w swoim czasie przyjdzie do ciebie. Tyle, kochani, dzisiaj. Utulam mocno, życzę nam, żeby to był dobry czas i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.